kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Huśboxa. Słuchajcie, pierwsze co, to muszę sobie przenieść tego typa, znaczy tego typa, bo jak włączam Minecrafta, to ten typ pojawia mi się tutaj przy tym garczku. No niby spoko, może gotować, nie, ale trochę przeszkadza, więc to sobie musimy przenieść. Słuchajcie, o, mam pomieszczenie jeszcze na ten obelisk Waystone, więc też sobie go będę musiał przenieść, ale wybudujemy na jego pomieszczenie. Pomieszczenie już w zasadzie mam zaprojektowane i ono sobie powstanie gdzieś tutaj. Chyba będę sobie po prostu wchodził i tak, tutaj na bok, tylko ja sobie jeszcze luknę, czy ja tutaj mogę przez tą ścianę. O. Dobra, czyli jednak nie mogę tutaj. Czyli mój plan legł w gruzach właśnie. Nie wiem, czy to jeszcze w takim wypadku udam. Się zobaczy. A, słuchajcie, powstała fontanna. Zacna. W sumie fajnie się komponuje tutaj do reszty działeczki. Dzisiaj przerzucimy te zwierzęta i tej zagródki się pozbędziemy. Ponieważ tu mam już zbudowaną zagrodkę dla zwierzaków. Nie ma jeszcze połączenia tam oświetlenia z tych kabli i nie ma jeszcze ścieżki, ale spoko, to się dorobi. Dobra, mogę to w zasadzie tutaj braciecia? O kurde. No to w sumie może... A może tu? Dobra. Pięknie. On sobie tu będzie stał i to będę mógł sobie kopać rzeczy. Dobra. Perfekto. Aha, jeszcze by mi pasowało dzisiaj zrobić fluid disk, bo w jednym modziku mam dosyć dużo cieczy i fajnie by było to ogarnąć. Dobra. Na szybkiego wrzucimy sobie te zwierzęta. Szkoda, że kurczę, nie mogę brać więcej. Zaraz wam pokażę, jak to moja zagródka wygląda. Wygląda zacnie w sumie. Jest tak przyjemnie w niej tutaj w środku. Także owieczki będą mieć trawkę, czy tak, owce, świniaczki, kurczaki w sumie mamy tam, krowy i najprawdopodobniej konie. I jest gites. Jest gites, kurczaki będą tutaj, też mogę mi troszeczkę bliżej dać, ale to nic. Dobra, jeszcze krowy. W sumie, no mogła być troszeczkę bliżej, ale to nic. Jakoś to przeżyje. W sumie niestety nie ma fiderów, nie? Żebym mógł sobie karmić z automatu. Szkoda. Przydałyby się fidery, no ale będą te... Jak to się nazywa? Korytka, czy... Korytko? Chyba korytko. Czyli w sumie cztery korytka będę potrzebował, bo cztery korytka dla każdego... Otóż nie, trzy korytka, bo... Konie nie będą potrzebować korytka, nie? W sumie koni to i tak nie mam. Słuchajcie, zastanawiam się jeszcze, czy... A nie, nic na razie. Ugryzę się w język. Nie powiem na razie, nad czym się zastanawiałem, bo w sumie... Nie. To jest strasznie dużo tych świniaków. Chociaż ja nie wiem, czy nie poprzerzucam po prostu po dwa zwierzęta, te wybiję, a one tutaj i tak się rozmnożą same, jakby nie patrzeć. Dobra, to jest to. Jeszcze jedną owieczkę, a ty mam jeszcze jakąś owieczkę? Nie mam chyba owieczki. O. Dobra. Pieczone mięsko będzie, no ale... Bardziej czasami się przydaje takie nieupieczone. No dobra, nieważne. Dobra, i tych feedingów potrzebuję 3 sztuki. Czyli są jeszcze 2. Okej. Okay. O. Serio? On. Dobra. Raz, dwa. I w sumie tak, tam będziemy potrzebować karotki. Co 80.
No, mało mam w sumie. Następnie wit. W sumie, czekajcie, kurczaki jedzą na te nasionka. Dobra, wit będą ten, okej. Okay. Wit. Okej. Okay. No i one się w sumie same rozmnożą, bez problemu. Tak. Tutaj mamy coś, świnki, więc świnki będą mieć sobie to. Popajcie. Tylko wydaje mi się, że one ogólnie koło więcej zjadają. Wiecie? Były 64 sztuki. Ale ty, czekaj. O mój Boże, trojaczki! Pierwsze trojaczki! Wow! Nie myślałem, że ten, że trojaczki się rozcegują. Trojaczki. Baby boom normalnie. Dobra, i tutaj zobaczymy, czy też będą jakieś trojaczki. No. Okej, okay. Uwaga. Nie no, krowa to myślę, że będzie jedna, co? Ta jest jedna. Ale że trojaczki tutaj to... No nie myślałem. Dobra, niech one się tutaj fajnie same rozmnażają. Zarąbiście. I my zrobimy sobie, słuchajcie, jeszcze ten... Aha, jeszcze tego się muszę pozbyć. O. To. To może tam sobie da slow. To chyba jakąś trawę dam albo coś. Będzie wystarczająco. Albo... W sumie nie, tutaj światła żadnego nie trzeba. No, to będzie trawa. Damy sobie bone. Bone meal. Dobra. No i zarobiście. Yes. Dobra, no to jeszcze ten dysk fluidowy i będzie gites. I w sobotę zabieramy się... Może na streamku sobie wybuduję te pomieszczenia jeszcze. W sobotę zabieramy się za pierwszy modzik. Ten z magią. Lo... Nie pamiętam, jak się nazywał. Dobra. Chyba 64 mi na razie wystarczy. Easy. Myślałem, że będzie gorzej. To już w sumie? 256. Czekajcie, ile tu mam wtedy? W sumie 4, 3, 2 takie jeszcze. Raz. O, nie. Silikon, ale to kwarcyk. Jeżeli kwarcyk przepalę, to będzie silikon. To w sumie wystarczy na 256. 256 już będzie raczej spoci. Dobra. Czy ja tu coś mam? Nie, nic nie ma, dobra. Tak. Tak. Dobra. 64. To wyderko potrzebuje jeszcze jedno? Nie gadajcie. Dobra. Mamy te 3 razy po 64 i tutaj potrzebujemy co? 256, ok, czyli potrzebujemy jeszcze jedno wiaderko i basic procesor. Ok, basic procesor, całe 4 sztuki i jeszcze wiaderko będzie potrzebne. Okidoki, jest, to też muszę znowu te basic procesory przypalić. Dobra. Nie wiem, czy jest jakiś taki terminal, żeby sobie przepalać tutaj w tym, nie? Żeby nie musiał latać tam i... Kurczę, ciekawe. Dobra, 256, tak, tak. 256 tysięcy fluidu. Tu zrobiłem 64. Dobra, to w sumie nic się nie dzieje, bo... Tu może być. Dobra.
Czy co, teraz w sumie, jeżeli ten water bucket? Tutaj do tego nie trzeba było jeszcze zrobić osobnego... Chyba był osobny. Refin storage. Pattern, crafting, crafter manager, crafting ten. Fluid. Czy było coś takiego, ale jak to się nazywało? Taki terminal do tego, nie? Storage block. Kurczę. Bo pamiętam te ciecze. One były osobno jakoś. Ale co to było? Co to tyryryry? Fluid grid. O właśnie. Fluid grid. Dokładnie tak. Okay, czyli potrzebujemy zwykły grid zrobić. Oh my god, pozbawiamy mi tych rzeczy. O, słodki jest mi się. Dobra, to zrobimy sobie tak. 4 tego. Machine casing, już mamy teraz tylko te procesory za fajdan. Ta. Okej, to. Jeszcze ten czerwony chyba tu procesor gdzie ta. Ale on gdzieś ten z basic procesorem, dobra. Zara to ogarniemy. Czy procesory już są? Czerwony i ten diamentowy. Tych diamentowych będziemy construction 2 sztuki. A nie, to jest advanced procesor, okej. Okay. O, kurczok zniósł jajko. Jeszcze to przepalimy. Nie, kurczę, muszę zobaczyć, czy da się to jakoś połączyć. Wydaje mi się, że powinno się dać. Wydaje mi się, że powinno się dać. Dobra. Mamy grid i teraz... No tak, wiaderko. Nie, to wszystkie wiaderka dałem. Dobra, i jest i fluid grid. Nice. To bym dał tu. Działa? No działa. Okej, czyli jak wezmę są water. I wrzucę tu, to przynajmniej wiaderka będę miał wolne, a ciecze są. Jak wyciągam to wiaderko, okej. No i zarąbiście. O to chodziło. Tak. Jeszcze sobie można by to zrobić, ale to nie, to już w sumie nie będę tego dzisiaj robił. Ten crafting monitor, nie? Ale to sobie do craftingu, do autocraftingu na przykład sobie zrobimy tutaj jeszcze zejście. Tu. Tam będę potrzebował pomieszczenie na ten duży procesor taki. I te crafting, jak to się nazywało? A craftery. Tam wtedy będziemy musieli jeszcze mieć te patterny. Aha. Dokładnie to. Okej. Okay. I tam sobie wrzucę takie najpotrzebniejsze rzeczy, żeby sobie to szybciej craftić. Ale ciekawe, czy by mi się dało wtedy połączyć ten system. Znaczy w sumie jest połączony, ale... Czekajcie, bo to jest import, nie? Że importuje tam do systemu. A ciekawe, czy by dało się... Znaczy na pewno by się dało, tylko jak to zrobić? Żeby jeszcze tutaj był...
eksport do systemu. Tutaj, nie? Żebym on sobie sam przepalał. Jak to jakoś na pewno rozpracuję. No dobra, słuchajcie, środowy odcinek. Środowe odcinki zawsze są krótsze. Także widzimy się w sobotnim odcinku. I spróbuję to ogarnąć właśnie z tymi craftingami. Może mi się to uda. Jeżeli macie jakieś sugestie, napiszcie w komentarzu. A tymczasem do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie i hej. Pamiętajcie też łapce w górę o komentarzu. O subie na kanale z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie subuje. I o tym, że streamuję od poniedziałku do piątku na Twitchu. A linka do Twitcha znajdziecie w opisie. No, to na razie. Trzymajcie się.